Rok 926. Stolice królestwa Bale zdobywają Kitanowie. Na podbitym obszarze ustanawiają marionetkowe królestwo Dong Ranguk. Ocalali mieszkańcy Bale zawzięcie walczą o przywrócenie swojego państwa. Jesień 927 roku. Atakuje nas armia zabójczych ostrzy Dong Ranguku. Uformować szyk obronny. Walczyć do ostatka. Gun Hua Pyong. Jestem zaszczycony. Dowódca Armii Zabójczych Ostrzy pofatygował się tu osobiście. Przemierzyłem szmat drogi, by zadać ci jedno pytanie. Będziesz współpracować z Dong Rangukiem? Jestem człowiekiem. A ty chcesz, żebym został psem Dong Ranguku, tak jak ty. To twoje ostatnie słowo? Miecz przeznaczenia. Z bólem w sercu ogłaszam, że spadkobierca tronu książę Sueon został zamordowany przez Gun Hua Pyonga. Ten zdrajca po kolei zabija wszystkich członków dynastii. Suczy syn. Podobno wieść o tym obiegła cały kraj, osłabiając morale narodu. Niedobrze.
W tych trudnych czasach potrzebujemy silnego władcy. Skoro Suje on nie żyje, kto może go zastąpić? Kto jeszcze pozostał? Jest jeszcze jeden książę, lecz nie wiadomo, gdzie przebywa. O kim mówisz? Pamiętasz Jeongyuna? Co się stało? Jak rozkazałeś Me Jungoki, ma ból są w drodze do Jungwonu. Jungok? Ona zawsze ciężko pracuje. Nasz szpieg donosi, że Bale też wysłało tam wyśmienitego wojownika. Kogo? Tego jeszcze nie wiem. Domyślasz się, kto to może być? Tym razem udasz się daleko. On jest synem pani O. Uczestniczył w sporach politycznych 14 lat temu i został umieszczony w Jungwonie na zesłaniu. Armia zabójczych ostrzy też tam dotrze. Ty musisz być szybsza i odnaleźć go pierwsza. Potrzebujemy króla, który zjednoczy nasz lud. Pod jego komendą połączą się wszyscy, którzy stawiają opór i unikniemy klęski. Zapamiętaj, los Bale spoczywa w jego rękach. Jak było dzisiaj? A ta dziewczyna? Do Susama? Tak. Co masz? Co chcesz sprzedać? Najpierw muszę się spotkać z tym szlachetnym mężem. Szlachetnym? Usiądź i zaczekaj. Nie ma się co zastanawiać. Po prostu powiedz, ile możesz zapłacić. Jest wielu innych, którzy się tym zajmują. Dlaczego przyszliście do mnie? Słyszałem, że z tobą nie ma kłopotów. Żadnych problemów przy interesach z Sosamem. Zgadza się. To bardzo ważna kwestia. Następną jest cena. Zatem... ile? 50? Zabrało ci się na żarty? Masz rację, proponuję 80. Zgoda. Chodź tutaj.
Nie wiem, skąd o mnie wiesz, ale dobrze trafiłaś. To bardzo ważne, z kim prowadzi się interesy. Trzeba znaleźć partnera godnego zaufania. Muszę cię o coś zapytać. Jak brzmi twoje prawdziwe nazwisko? Szukałaś Sosama. Pytam o prawdziwe nazwisko. Tu ściany mają uszy. Chodź ze mną. Do tej pory używałem tylko dwóch imion. Ostatnio kręci się tu sporo obcych. Wasza wysokość to jakieś nieporozumienie. Wiem, jak działają płatni zabójcy. Wyświadcz mi przysługę. Nie musisz mnie o nic prosić. To ja będę ci wdzięczny. Zostaw nas samych. Nieporozumienie. Nie chciałaś go śledzić? Mylisz się. Zaraz wszystko wyjaśnię. Musicie mi pomóc. Najpierw to ty musisz pomóc nam. Bardzo mi zależy na współpracy. To raczej niemożliwe. Znam się tylko na sztuce walki. Dość mielenia ozorem. Zajmijcie się nią, chłopcy. Mówiłam, że to nieporozumienie. Dobrze, już ci wierzę. Chcę się czegoś dowiedzieć. Zawsze można porozmawiać, ale nic na siłę. Znam 10 sposobów na zmuszenie człowieka do mówienia. Nie jestem pewna, czy się im oprzesz. Spokojnie, wszystko ci powiem. Proszę usiąść. Jestem Yeon-sua, wojowniczka z Bison-won. Proszę mi wybaczyć moje zachowanie. W tej sytuacji jest usprawiedliwione. Nie pojmuję, skąd wzięło się podejrzenie, że jestem zabójcą. Masz mnie za głupca? Pozwoliliby księciu żyć spokojnie na wygnaniu? A inni książęta? Wszyscy pozostali zostali zabici. Musisz, panie, zostać nowym królem Bale. Będę eskortowała waszą wysokość do Bale. Spędziłem tu 14 lat. Ukrywałem się przed zabójcami.
I nagle to bolesne doświadczenie ma się skończyć, ponieważ mam zostać królem Bale. Mam w to uwierzyć? Dobrze. Nawet jeśli to prawda, to czy wyglądam na szaleńca? To nic nie warte tytułu. Mam uciekać przed kitanami i drżeć o własne życie? Wiesz, w co wierzę? Przetrwanie za wszelką cenę. Tylko to mnie interesuje. Wasza wysokość. Moi chłopcy wrócili poturbowani. Tracę reputację. Co z tym zrobimy? Ja ich nie pobiłem. Czy powiedziałem, że ty, książę? Wracacie z jakiejś bitwy? Wyglądacie tak groźnie? Opowiedz mi o tym. O czym? Chcę poznać wszystkie szczegóły, by ustalić cenę. Na jaką nagrodę mogę liczyć, jeśli cię wydam? Zawsze to samo. Takich trzeba tłuc, żeby zaczęli mówić. Zostawcie go. Słyszycie? To ona nas pobiła. Witam. Słyszałem ciekawe rzeczy o twoich umiejętnościach. Jestem szefem. Kazałam wam go puścić. Nic z tego. O tym decyduję ja. Jestem szefem. O cholera. Wasza wysokość, czy wszystko w porządku? Co to ma znaczyć? Oni się znają. Proszę się nie martwić. Ochronię waszą wysokość. Szefie. Ty jesteś Yeonsu-a? Więc ty też tu przybyłaś. Nasze drogi często się krzyżowały, ale pierwszy raz stanęłyśmy twarzą w twarz. Co zrobimy? Jest ich coraz więcej. Spokojnie. To nasz teren i mamy więcej ludzi. Co to za jedni? Żołnierze armii zabójczych ostrzy Dongranguku. Szlachetna Yeon? Możemy uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi. Wydaj nam księcia Yeongkyuna, a my darujemy ci życie. Nigdy nie pozwolę wam go pojmać. Słowa na nic się tu nie zdadzą. Niech nikt nie rusza się z miejsca. Czego? Uważam, że w obecnej sytuacji powinniśmy stanąć po waszej stronie. Precz. Lepiej porozmawiajmy. Jestem szefem.
Co tak sterczycie? Zabić je. Wasza wysokość, uciekaj. Co takiego? Uciekajmy. Szybko. Co to ma znaczyć? Uwaga! Będą przybywać następni. Trzeba uciekać. Chodź ze mną. Powiedz mi, kim jesteś? Co cię łączy z armią zabójczych ostrzy? W większości składa się ona ze zdrajców, Bale. Znam ich twarze z wojska. Dlatego im się przedstawiłaś? Zrobiłam coś złego? Czy coś cię łączy z moim bratem, Suyeonem? Przez pewien czas byłam jego gwardzistką. Musimy uciekać. Dokąd? Najbezpieczniej jest tutaj. Tu nie ma bezpiecznych miejsc. W każdej chwili mogą nas odnaleźć. Jeśli zechcą, wyrżną całe miasto. Tak działa armia zabójczych ostrzy. Powiedziałeś, panie, że trzeba przetrwać za każdą cenę. Nie mamy innego wyjścia. Zatem chodźmy. Znam pewien skrót. Napijesz się? Czy tak wygląda ten skrót? Trzeba się posilić. Mamy uciekać o pustym żołądku? To Bidomun z bandy Heuk do Banga. Poznaję ich herb. Noszą żałobę po niedawnej śmierci swojego herszta. Chodźmy już. Nie mamy czasu. To ja zdecyduję, czy w ogóle pójdziemy. Nic na siłę.
Coś ty za jeden. Mój szef kazał mi o coś was zapytać. Poważnie? Ta dziewczyna? O co pyta? Czy to prawda, że wasz szef zmarł po zażyciu zbyt wielu uciech z kobietami? Podła suka. Nie zwracajcie na niego uwagi i odstąpcie. Za późno. Co to ma znaczyć? Wciąż opłakujemy ojca. On nas sprowokował. Nie mieliśmy wyboru. Kazałam wam zachować powściągliwość. Powtórz, coś powiedziała. Mam go. Jest bardzo późno. Chodźmy. Rzeczywiście, już na nas czas. Bardzo dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Czy mogłam postąpić inaczej? Chętnie zajęłabym się nim sama, ale zostawię go tobie. Wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Chodźmy. Co się stało? Po wysłuchaniu mojej historii zgodziła mi się pomóc. Jakiej historii? Co jej powiedziałaś? Oszalałaś. Nie masz pojęcia, jak szybko rozchodzą się plotki. Powiedziałam panie, że zostawiłeś żonę i dzieci, by uciec z wdową, a wcześniej ukradłeś pieniądze chorej matce. Czy wojowniczce przystoją takie kłamstwa? Miecz nie musi być jedynym orężem. Włóż to. Przed nami długa droga, robi się zimno. To zbędne. Nie będę się tobą zajmował, jeśli zmarzniesz. Chodźmy. Gdzie nauczyłaś się walczyć? Posługuję się tylko mieczem. Powiesz mi, gdzie uczyłaś się fechtunku? Wychowałam się przy obozie wojskowym. Sztuki walki uczyłam się od wielu żołnierzy, jeszcze jako dziecko. Miałaś ciężkie życie. Ja bym się pewnie poddał,
일찌감치 뛰쳐나왔을걸. 저 그래? 시지. Marę kuję. Muszę zdobyć konie. Chyba. Czar mola to. Czarno to widzę. To nie jest takie proste jak kradzież ubrań. Najlepiej poczekać do świtu. Mam pieniądze. Ale gorąco. Nie wytrzymam. Kogo ja widzę? Co sam? Przyprowadziłem ci nową klientkę. Który ci się podoba? Pierwszy i czwarty od prawej. Znasz się na koniach. Właśnie te są najdroższe. Ale skoro przyszłaś z Sosamem, zaproponuję ci dobrą cenę. 300 za te dwa. Dałeś mi nieźle zarobić. To naprawdę dobre konie. Ale kradzione. Ciszej. Ładna. Jak ma na imię? To diablica z piekła rodem. Nic z tego nie rozumiem. Daj mi jeden miecz. Może mi się przydać, bo ktoś chce mnie zabić. Może taki? Dlaczego wybrałeś ten? Weź lepszy. Ja ci doradzę. To bez znaczenia. I tak go nigdy nie użyję. Zadziwiasz mnie. Znowu tu jesteś. Żadnych wieści od zastępcy dowódcy? Proszę się nie martwić. May nigdy nie wypuściła swojej zdobyczy. A jeśli ktoś jej ją wykradł? Wiesz kto? Oczywiście. Znasz wojowniczkę Yeonsoe? Biorę ją na siebie. Czy tym razem na pewno zabijesz księcia? Dwór chce nawiązać stosunki z rodziną królewską Bale. Ma to wygasić walki i niepokoje w całym kraju. Ponieważ zabijasz po kolei członków dynastii, dwór przestał ci ufać. Jeśli chcesz coś osiągnąć, okiełznaj swoje krwawe żądze. Zrozumiałeś? Ojcze. Witajcie. Czym mogę służyć? Nie jesteśmy głodni. Chcemy się przespać. Ile izb? Nie widzisz, że jest nas dwoje? Już szukam. Daj nam jedną. Jedna wystarczy.
Będziesz tak siedzieć całą noc? Właśnie tak wojownicy Bisonwon ostrzegą króla, aż ten zaśnie. Proszę się nie martwić. Skoro lubisz takie głupoty, rób je w środku. Zostaniesz, panie królem. Nie powinno być o nas żadnych plotek. Czy jesteśmy w bale? Kto nas zobaczy? Nigdy nie wiadomo. Król musi być poza wszelkimi podejrzeniami. Mówisz tak, jakbym chciał nim zostać. Ani mi się śni. Mówi, że ich celem jest Hadong. Zbliża się do nas nasz dowódca. Wojowniczko Yeonso, powiedziałaś, że dorastałaś przy wojsku. Twój ojciec był żołnierzem? Nie. Więc jak to się stało? Nie miałam gdzie się podzieć. Kitanowie zabili mojego ojca, gdy miałam 9 lat, a w rok później matkę. Nie miałam żadnych krewnych. Ciężko dziś będzie dotrzeć do Hadongu. Niedaleko jest całkiem przytulne miejsce na nocleg. Co to? Kadzidło? Praktykuję ten obyczaj, by ulżyć duszom zmarłych. Nie tylko przyjaciół, ale i wrogów, których zabiłam swoim mieczem. Dbasz nawet o duszę wrogów? Nie żywisz do nich urazy? Przynajmniej nie pożre cię zły duch. Twój wybór. Ja też uczyłem się fechtunku w bale. Znam ten przesąd. Złe duchy zrodzone z urazy, złośliwości i nienawiści żyją w twoim mieczu. Dorośli straszyli mnie kiedyś, że takie duchy żywią się z pijaną z klingi krwią, by ostatecznie opętać właściciela mieczem. Gdy dorosłem, zrozumiałem, że ta opowieść jest ostrzeżeniem, że nie wolno dać się ponieść nienawiści. Jestem przekonana, że złe duchy mogą zamieszkać w mieczu. Wciąż wierzysz w takie bajeczki? To dlatego obchodzisz się z nim tak ostrożnie? Chronisz go przed złymi duchami? Tak. Wierzę, że mam nim bronić rzeczy, które są najcenniejsze. Zaczekaj. O czym myślą ludzie, biorąc do ręki miecz? O tym, by coś chronić? Bynajmniej.
Pierwszą myślą jest zabijanie. Instynktownie. No. Prosiłem cię o to już kilka razy. Nie patrz tak na mnie. Nie patrz na mnie z takim wyrzutem. Żyło mi się dość dobrze, dopóki nie poznałem ciebie. Muszę się z kimś spotkać. Zaczekaj tu. Nie mamy za wiele czasu. Idę do tego sklepu. Nie oddalaj się stąd. To potrwa tylko chwilę. Kogo ja widzę? Bardzo proszę. Co cię sprowadza? Chciałbym odebrać pieniądze, które dałem ci na przechowanie. Na jakiś czas będę musiał zniknąć. Zrobiłeś coś złego? To długa historia. Kiedyś ci opowiem. To dokąd się wybierasz? Dość daleko. Będę z tobą szczery. Przyszli wczoraj do mnie pewni ludzie. Skąd? Powiedzieli, że są z armii zabójczych ostrzy. Podobno cię szukają. Porozmawiajmy. Myślałaś, że można mi uciec? Powiedz mi jedno. Będziesz współpracował z Dong Krangukiem? Chcecie negocjować? Jak to rozumieć?
No. Powiedz, bo temu dlaczego tak bardzo starasz się mnie stąd zabrać? Ale teraz będę go nie. Bo masz, panie, zostać królem Balę. Widziałaś, czym się trudniłem. Czy jestem dobrym kandydatem do tronu? Będziesz, panie, dobrym władcą. Dziękuję za słowa uznania, ale muszę cię czymś zasmucić. Chciałem ci dziś uciec. Nie udało mi się, bo zdradził mnie przyjaciel. Do ucieczki miał wasza wysokość lepsze okazje. Jak myślisz, po co ci o tym mówię? Nie chcę jechać do Balę. Jeśli przeżyję, mam wiele innych możliwości. Musisz tam pojechać, panie. Podaj mi choć jeden powód, dla którego jest to konieczne. Znasz jakiś? Nie było cię, panie, przy łożu śmierci twojej matki. Po drodze będziemy mijać Cheonae-gok. Tam jest jej grób. Uważaj. Dawno się nie widzieliśmy. Wiem tylko jedno. Mój ojciec i moja rodzina zostali zhańbieni i bestialsko zabici przez królewską rodzinę Balę. Nie byli bez winy. Nie obchodzi mnie to. Zabiję każdego, kto znieważył mojego ojca i moją rodzinę. Jesteś cały, panie? Niestety nie. Nie wiesz, jak bolesne są cięcia w plecy? Posłaniec z kwatery głównej. Co mu powiedzieć? Że ich nie znaleźliśmy. Nie wrócę, dopóki nie zabiję Yeonsoe. Odczuwasz taką potrzebę? Jeśli tylko się zgodzisz, chciałabym zrobić to sama. Oczywiście tylko pod warunkiem, że się na to zgodzisz. Daję ci 4 dni. Jeśli potem spotkam Yeonsoe, nie będziesz miała kolejnej szansy. Niewiele brakowało. Ale to raczej nic poważnego. Pamiątka z bójki ulicznej. A ta z bitwy?
Skąd ta myśl? Nigdy w żadnej nie walczyłem. Słyszałam, że stanąłeś, panie, u boku swojego ojca, króla, w walce przeciwko Kitanom, mając zaledwie 15 lat. Kitanowie grabią naszą wioskę. Książę! Wszystko rozrzucone w nieładzie. Nie zdążyli zabrać dobytku. Nawet nie stanęli do walki, tylko uciekli. Po co nam to? Dla ciebie, panie, bo jesteś ranny. Królewskie wygody. Daj mi to. Dobrze, wasza wysokość. Zdziwiona? Trudniłeś się, panie, kołodziejstwem? Naprawiałem różne rzeczy przed sprzedażą. Niektórzy złodzieje uszkadzali je podczas kradzieży. Przecież wiesz, czym się zajmowałem. Daleko mi do bycia królem. Podjęłaś błędną decyzję. Generale Kaumhui, tak zwracali się do 15-letniego księcia żołnierze, którzy poznali jego odwagę na polu walki. Z błyszczącym hełmem na głowie wasza wysokość bardzo się wyróżniał. Co jeszcze o mnie wiesz? W walkach uczestniczyło wielu książąt, ale żaden nie dorastał ci, panie, nawet do pięt. W tych trudnych czasach w tobie pokładam nadzieję. Jestem nikim. Stałem się zupełnie bezużyteczny. Człowiek aż tak się nie zmienia. Mylisz się. Wierzę w ciebie, panie. Nie bądź naiwna. A jeśli się mylisz? W tej sprawie jestem gotowa poświęcić życie. Czy to konieczne? Przez granicę wiedzie najkrótsza droga do Bale. Kitańskie stroje zapewnią nam bezpieczeństwo. Nie okazujmy emocji. Szukają żołnierzy z wojennego zaciągu Bale.
Tego obszaru nie bronili zawodowi żołnierze, lecz wcieleni do armii cywile. Wcześniej byli chłopami albo zbieraczami drewna. Daj mi lejce. Teraz ja będę powozić. Dobrze. Jestem śmiertelnie znudzony. Zdrzemnij się. Albo lepiej zaśpiewaj piosenkę.
Dobry, bronia. Co ci dolega? Wyglądasz na zmartwioną. Jeśli mi powiesz, może będę mógł ci pomóc. I nie patrz na mnie takim przerażonym wzrokiem. Pytasz, panie, co mi dolega? Omal nie zginąłeś. Potrzebujemy króla. Życie waszej wysokości należy także do narodu. Twoja śmierć spowodowałaby zagładę wielu ludzi. Przestań się tak o mnie martwić. Idę tą drogą, ponieważ chcę odwiedzić grób matki. Jesteśmy prawie na miejscu. Powinien czekać tu na nas ktoś z Balé. Co się dzieje? Źle wyglądasz. Nic mi nie jest. Odpocznijmy. Musimy iść. Nie możemy zwalniać przeze mnie. Podaj mi rękę. Jeśli nie będę w stanie cię bronić, nie chcę być dla ciebie ciężarem. Chodźmy. Powiedziałaś, że życie króla nie jest wyłącznie jego własnością. I że mam iść naprzód. Opuszczając swoją umierającą gwardzistkę. Załóżmy, że jestem królem Balé. Czy może być nim ktoś, kto myśli wyłącznie o sobie? I zostawia na pastwę losu swoją umierającą poddaną? Czy tak postępuje król? Jeśli tak uważasz, to nigdy nie zgodzę się nim zostać. Puść mnie, panie. Musisz przyjąć hołd powitalny. Generał Jo Chun-su melduje się na rozkaz i wita waszą wysokość. Co ci się stało? Tato, mów. Zaopiekuj się księciem. Soa. Co jej dolega? Coś poważnego? Zraniono ją ostrzem zatrutym jadem węża. Już chyba za późno na ratunek. Im Seon-ju wyruszył wraz ze swoją armią, by chronić księcia. Wiesz, co to oznacza?
Jeśli oni tu dotrą, nie będziemy mieli żadnych szans. Uporam się, zanim to nastąpi. Bór chce czegoś więcej. Wysyła tu armię złotych łuków. To ona ma pojmać księcia. Armia zabójczych ostrzy ma czekać na nowe zadanie. Ale takie są rozkazy. Chcesz się im sprzeciwić? Wezwałem cię w sprawie Gun Hua Pyonga. Armia zabójczych ostrzy powinna załatwić to samo. Ale wysłano tu już armię złotych łuków. Jeśli okryje się ona chwałą, nie spełni obietnicy danej Hua Pyongowi. Proszę nas wysłać. Tym razem się nam uda. Bardzo bym chciał, ale mam już nowe rozkazy. Może jest pewne wyjście. Jesteś gotowa na wszystko? Oczywiście. Wiesz, co mam na myśli? Jestem wojowniczką. Jeśli przytrafia się okazja, trzeba z niej skorzystać. Mam rację? Nie żałujesz, że przeszedłeś na drugą stronę? Masz jakieś wątpliwości? Nieważne, po czyjej jestem stronie. I tak zawsze chcę służyć tobie. Jakkolwiek postąpisz, dla mnie zawsze będziesz tak samo ważną osobą. To nie potrwa długo. Kiedy zostanie zabity ostatni książę, spełnią się moje marzenia. Z pomocą Kitanów na terenie Bale założę własne państwo. Najgorsze już za nią. Wkrótce się obudzi. Powinieneś odwiedzić grób swojej matki. Mamy się wynieść, zanim przybędzie tu armia złotych łuków. Nigdy nie zapomnę, o czym marzyłaś.
Kontaktowałeś się z armią Złotych Łuków? Oczywiście. Gdybym ich nie uprzedził, zaatakowaliby twoje zabójcze ostrze. Książę Yeon-gyun zostanie zabity. Nieważne, czy zrobią to ostrza, czy łuki. Co to ma znaczyć? Co ty sobie ubzdurałeś? Dwór chce go żywego. Sądzisz, że ujdzie ci to płazem? Zabiją cię żołnierze Balę. A jeszcze lepiej książę Jeong-yun. Potem ja zabiję jego, by cię pomścić. Prosta historia. Ty, niewdzięczniku. Nie żyje. Przekażcie tę wiadomość Armii Złotych Łuków. Powinieneś tam pójść. Mogła już się obudzić. Dobrze. Nazywasz się Jo Chun-soo? Tak, Wasza Wysokość. Poznałem Cię. Widziałem Cię na polach kilku bitew, generale Keom-hui. Rana na plecach dobrze się zagoiła? Książę, przybył ktoś z obozu króla. Dowódca grupy szturmowej, Jo Chun-soo, przyszedłem zbadać waszą książęcą mość. Rana jest głęboka. Trzeba cię przewieźć do obozu. To nie potrwa długo. Pamiętam cię. Dowodziłeś oddziałem szturmowym. Nie zapomnij, panie, odwiedzić swojej matki. Zaraz do niej pójdę. Soa! Obudziłaś się. Wspaniale. Księcia tu nie ma. Poszedł na grób pani O. Czuwał przy tobie całą noc. Gun Kwa Pyong jest w pobliżu. Ten orzeł to znak, że kogoś tu szuka? Księciu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Matko, jestem tutaj. Udało mi się przetrwać. Tak, jak ci obiecałem. Cieszysz się? Ty jesteś Jo Chun-soo, nazywany zabijającym jednym ciosem? Minął szmat czasu. Słyszałem o twoich bestialskich mordach.
Uciekaj. Spotkamy się później. No już. Nasze spotkanie położy kres twoim krwawym eskapadom. Musimy się spieszyć. Wyzdrowiałaś? Tak. Chodźmy już. Jesteś lepszy niż się spodziewałem. A ty jesteś już starym tygrysem. To jest. Zwycięzca bierze wszystko. Wasza wysokość. Osłabłaś? Wiem, co się z tobą dzieje. Straciłaś sporo sił, zwalczając zatrucie. Twoja krew zaczyna się burzyć. Jeśli nadwyrężysz się walcząc, umrzesz. Jesteś w błędzie. Osłabienie walczącego nie przekreśla jego szans na zwycięstwo. Co tu się dzieje? Ani kroku dalej. Zabiłem Jo Chun-su. A teraz zabiję twojego księcia. Masz tylko jedną szansę. Zaatakować, ryzykując życie. Wiesz, jak zadać decydujący cios? Tak, żeby zabić. Musi ogarnąć cię żądza zabijania. Miecz nie służy do zabijania, a chronić to, co najcenniejsze.
Nikt nie może wejść mi w drogę. Siedź tam i przypatruj się bezradności umierającego księcia. Ten miecz, dobrze go znasz. Twój ojciec dał go dwóm młodym książętom. Skąd go masz? Zabiłem Dain Seona. Wasza wysokość, jak posługiwać się mieczem? A po co ci to? Mojego tatusia i mamusia zabili Kitanowie. Chcę się nauczyć walczyć. Miecz nie służy do zabijania i ranienia ludzi. Ma chronić to, co najcenniejsze. Dlaczego wybrałeś akurat ten miecz? Chcę nim zabić ciebie, ostatniego z rodu. Jesteś naiwny. Moc miecza nie tkwi w stali, z której go wykuto. Szukałeś innego miecza. Ten prawdziwy zahartował się bojowym duchem Soe. A ja muszę go w nim zachować. Za wszelką cenę. Znasz technikę ataku ciała? Zabiłem nią Dain Seona i Jo Chun-su. Tak samo zniszczę ciebie, bardzo powoli. Wykorzystam wasz rodzinny sekret. Tę technikę jako jedyną opanowałem do perfekcji. Ty pewnie nie wiesz, jak opanować wewnętrzny wstrząs. Nie mogłeś mnie pokonać od samego początku.
Czemu? Czemu mi o tym nie powiedziałaś? Teraz musisz przekroczyć Cheonae-gok. Pytam, dlaczego? Powiedz. Naprawdę wierzyłaś, że zostanę królem? Od tamtego dnia, gdy spotkałam cię w Yonghwonie, nie wątpiłam w to ani przez chwilę. Dlatego, że jesteś taki sam jak 14 lat temu. Gdyby nie ty, nigdy bym tu nie doszedł. Nadałaś sens mojemu życiu po tym, jak wszystko straciłem. Czekałam na ciebie 14 lat. To generał Im Sun-ji i żołnierze Bale. Zaraz się z nim spotkasz. Soa. Nie mam szans na przeżycie. Co ty wygadujesz? Już po wszystkim. Zwycięstwo jest blisko. Proszę już, nic nie mów. Zostańmy tak przez chwilę. Proszę. Wasza wysokość, dotrzymałam obietnicy. Ale nie ochroniłaś własnego życia. Ocaliłam coś o wiele ważniejszego. Miecz ma chronić to, co najcenniejsze. Mam rację? Co?
ograbili nas z zamków, ziemi i własnego państwa. Zabrali nam nawet stolicę i zmienili nazwę pałacu. Zginęło wielu ludzi. Nasi bliscy mówią, byśmy odzyskali wszystko, co utraciliśmy. Dlatego w tej bitwie nie możemy ich zawieść. I tak będziemy walczyć. Jeśli złamią się miecze, będziemy walczyć rękami. Jeśli nas pojmają, będziemy przeszywać ich wzrokiem. Jeśli wydłubią nam oczy, o ich grzechach powiemy niebiosom. Niech się dowiedzą, że nie można nas wyrzucić z naszej ziemi. Zamek znów będzie nosił imię Holan. Odbudujemy nasze państwo. W roku 928 Dong Ranguk wycofał się na półwysep Liaotuński. Niedobitki ludności dawnego Bale założyły dwie enklawy. Późniejsze Bale i Zhongan. Wystąpili. Przyjechali po ciebie medycy. Generale Yo, słucham cię, książę. Ta dziewczynka straciła rodziców. Proszę się nią zaopiekować. Tak jest. Pamiętasz, co ci powiedziałem? Tak. Obiecujesz, że nigdy o tym nie zapomnisz? Tak. Obiecuję. Tekst Piotr Skotnicki, czytał Tomasz Orlicz. Nazwy koreańskie podano według zasad zmodyfikowanej przez Narodową Akademię Języka Koreańskiego transkrypcji McKeona Reischauera, zaakceptowanej przez Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Korei w lipcu 2000 roku.
속아도